Łukasz Brzeski, po mocnym zwycięstwie przybyliśmy sobie piątkę, mam ją w Litokainie, także drugi raz tego nie powtarzamy. Mocne zwycięstwo w bardzo fajnym stylu, zadowolony z pojedynku? Oczywiście, bardzo jestem zadowolony, poszło wszystko po mojej myśli, no i było fajnie, wyszło tak jak wyszło. Warunki fizyczne masz imponujące, no przeważyły myślę w dużej mierze nad Michałem Orkowskim. Tak, myślę, że w dużej mierze przeważyła moja siła, która pozwalała mi wstawać, mimo tego, że on był bardzo zmęczony, wydawało mi się cały czas spychać jego głowę, wstawać do góry. I myślę, że siła tutaj zrobiła dużą robotę, bo on kiedy chwytał moje nogi, próbował mnie obalać, strasznie się ze mną męczył, ja trochę mniej, prawda, za każdym razem. I myślę, że tutaj też cardio, to, że on stracił więcej energii przy tym obalaniu, mnie wyważyło tak jakby dużą rolę w tym wszystkim, no nie? No właśnie. On się bardzo szybko spompował, nie zaskoczyło cię to, bo tak naprawdę, wiesz, to była pierwsza runda. Wiesz co, nie zaskoczyło mnie to, bo obydwoje jesteśmy ciężcy, a on praktycznie leciał obalenie za obaleniem, gdzie nawet jedno obalenie, jeżeli jest nieudane, może cię bardzo, bardzo zmęczyć. I mnie to w ogóle nie dziwiło i taki też był mój plan, żeby wstawać i wymęczyć go właśnie w ten sposób, bo wiedziałem, że on będzie to robił, prawda? Całe przygotowania poświęciłem na to, żeby się uczyć wstawania, prawda, spod klatki i to się opłaciło. On też cię wciągał nawet do tej gardy, ale ty byłeś z góry wtedy, więc obijałeś. Tak, obijałem. Jeżeli wciągałby dalej, to bym wstał nawet nie, bawiłbym się z nim w jakieś tam parterowe gierki. On tam, widziałem, kombinował jakieś podwanie, próbował mi nawet spod klatki chyba kimurę założyć, ale ja cały czas to zrywałem, nie chciałem się z nim wydawać w takie gry, robiłem swoje, wstawałem, obijałem to wszystko, nie? Co dalej? Babilon, zostajesz tutaj? Tak, oczywiście, no... Babilon jak najbardziej, oczywiście, że tutaj zostaje. Jeżeli będę dostawał oferty walk, będę jak najbardziej dumny, żeby walczyć w Babilonie. Jest to bardzo ważna, licząca się polska organizacja i chciałbym tutaj zostać. Trochę szkoda, że uciekł Szymon Kołecki, to byłby fajny pojedynek, pewnie też dobry marketingowo dla ciebie. No myślę, że tak, myślę, że tak. No, fajnie by było spróbować się z Szymonem. Nie jesteś mocno porozbijany, kolejna gala już w styczniu, rozmawiałeś z Tomaszem Babilońskim, wiem, że on dzisiaj na gorąco rozmawia z zawodnikami, czy nie chcą tam wystąpić. Nie rozmawiam z Tomaszem Babilońskim, ale myślę, że styczeń to jest mimo wszystko za wcześnie dla mnie, ponieważ teraz stoczyłem 3 walki zawodowe w przeciągu 2 miesięcy i pasuje mi teraz parę miesięcy odpoczynku nawet, myślę, że mi się należy, prawda? Tą walkę, którą wziąłem teraz, wziąłem praktycznie trzy tygodnie ją wziąłem, dowiedziałem się, że Marcin, mój kolega klubowy, prawda, odpadł i 3 tygodnie zająłem mi przygotowania. Myślę, że to jest krótko, już jestem naprawdę wymęczony, 3 walki mam za sobą, muszę się wyleczyć też, no i myślę, że zrobię sobie zasłużony teraz odpoczynek kilkumiesięczny. Jak ci się działa pod banerą Art Noxu? Jezus, idealnie. Naprawdę, Art Nox, no jak drugi ojciec, prawda, zajmuje się mną, pomaga mi marketingowo, niemarketingowo, pomaga mi w przygotowaniach, finansowo też dobrze na tym wychodzę i no, to jest jedna z lepszych rzeczy, która mi się w życiu przytrafiła. Na koniec takie moje szablonowe pytanie, pytam zawodników, szczególnie kategorii ciężkiej, jakie mają rekordy na siłowni, przysiad, ławka płaska, martwy ciąg. Naprawdę? No to stary, tak. Na ławie cisnę 170, jak nie wierzysz, to mam filmik na telefonie. Sprawdzimy to. W przysiadzie bez pasa 190, na ciągach 240 też bez pasa. Mamy wszystko jasne. Dzięki wielkie i widzimy się w nowym roku. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Kolejna piąteczka Litokajna.